Rodzice dzieci, które są obecnie w wieku szkolnym, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe od rządu, jeżeli zadeklarują udział w programie Dobry Start do końca listopada. Kwota, której mogą się spodziewać, to 300 zł. Są jednak pewne wymogi, które trzeba spełnić. Rodzice, których dzieci spełniają wymogi programu Dobry Start, mogą liczyć na dodatkowe, finansowe wsparcie od państwa. Do programu kwalifikuje się aż 4,6 miliona dzieci, ale nie wszystkie otrzymają to świadczenie. Aby wziąć udział w programie, należy się do niego zgłosić, a nie wszyscy o tym wiedzą lub pamiętają. Rodzice mogą dostać 300 zł na wydatki szkolne. Wniosek o przyznanie świadczenia powinien złożyć jeden z rodziców. Jeśli dziecko mieszka tylko z jednym z opiekunów, powinien go złożyć ten rodzic, który na co dzień zajmuje się dzieckiem. Jeżeli maluch znajduje się pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać 150 zł. Wnioski można składać od 1 lipca przez portal mp.pl albo stronę internetową banku. Można go też złożyć w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie, np. w centrum świadczeń. Aby wniosek został rozpatrzony, trzeba zwrócić uwagę na korespondencję z urzędu. Niezbędnym warunkiem dla otrzymania pieniędzy od państwa jest odpowiedzenie na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki oraz złożenie wniosku w terminie. Ten zaś upływa 30 listopada, pozostał więc już tylko niecały miesiąc, aby wypełnić wniosek i czekać na odpowiedź. W przypadku wniosków, które zostaną złożone w listopadzie, świadczenie powinno trafić na konto beneficjenta w ciągu 2 miesięcy od uzyskania potwierdzenia o jego przyznaniu. Dzisiaj grzeje, 1. Żona przyłapana na zdradzie w samochodzie. Mąż wszystko nagrał. 2. Joanna Krupa urodziła, do sieci trafiło zdjęcie z porodówki. Złapiacie się za głowy, jak nazwała dziecko świadczeniem Dobry Start. Objęci są wszyscy uczniowie, którzy nie skończyli 20 lat, lub 24 w przypadku uczniów ze stwierdzoną umiarkowaną bądź znaczną niepełnosprawnością. Świadczenie nie przysługuje natomiast dzieciom uczęszczającym do przedszkola ani studentom, czy uczniom szkół policealnych. Najlepsze newsy dnia, źródło, TVN24. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.